My witamy na konferencji Prawa i Sprawiedliwości z udziałem przewodniczącego klubu parlamentarnego, pana posła Mariusza Błaszczaka i moim. Tematem dzisiejszej konferencji jest to, co od wielu dni i przez najbliższe wiele dni, tygodni i miesięcy będzie zajmować Polaków, czyli reforma emerytalna, a konkretnie konsultacje premiera. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Otóż rząd zapowiedział wydłużenie wieku, po ukończeniu którego będziemy przechodzili na emeryturę. Jest to takie mechaniczne wydłużenie wieku, które w naszej ocenie służy tylko jednemu. Obniżeniu emerytur, obniżeniu świadczeń, jakie są płacone tym wszystkim, którzy uczciwie przez całe życie pracowali. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie jest negatywne. My mamy własne propozycje, a więc przede wszystkim uważamy, że należy dać ludziom wybór, do jakiego wieku pracują. Dziś jest często tak, że po przekroczeniu wieku emerytalnego pracodawca stawia taką osobę w sytuacji bezalternatywnej, nakłania takiego kogoś do przejścia na emeryturę. Naszym zdaniem tak być nie powinno. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, jeżeli dopisuje mu zdrowie, powinien mieć możliwość pracy. Ale z drugiej strony, przecież bardzo wielu nie stać na to, żeby ze względów zdrowotnych, nie stać na to, żeby dłużej pracować. Są to ludzie, którzy pracują w zawodach, w których konieczne jest przejście wcześniejsze na emeryturę. Zresztą kiedy w tej debacie publicznej mówi się o wieku przechodzenia na emeryturę w krajach Europy Zachodniej, to nie przytacza się podstawowych informacji. Otóż w Niemczech średnia wieku kobiet odchodzących na emeryturę wynosi 59 lat, a mężczyzn 62 lata. Więc to nieprawda, że w Niemczech dłużej pracują Niemcy niż Polacy. I proszę zwrócić uwagę na to, że oczywiście takie zawody, jak na przykład profesorowie uniwersyteccy, ci ludzie mogą pracować dłużej, jeżeli im zdrowie dopisuje, ale robotnicy siłą rzeczy dłużej pracować nie mogą, nie są w stanie ze względów zdrowotnych. Kiedy do tego dodamy jeszcze chaos w opiece zdrowotnej w Polsce, praktycznie olbrzymią trudność w dostaniu się do lekarza, no to mamy do czynienia z sytuacją, która sprawia wrażenie, że rządowi chodzi wyłącznie o załatanie dziury budżetowej kosztem emerytów. My na to się nie godzimy. Dotychczas premier Tusk rozmawiał albo we własnym gronie zwolenników, pań zamożnych, które w rzeczywistości są zwolennikami wydłużenia czasu pracy, albo z własnym klubem parlamentarnym, albo z politykami, którzy nazywają siebie opozycją, a w rzeczywistości robią wszystko, żeby wejść do koalicji, na której czele stanąłby premier Donald Tusk, a nie przeprowadził konkretnej, merytorycznej rozmowy z tymi, którzy mają inne zdanie. Dlatego dziś podpisałem pismo z zaproszeniem pana premiera Donalda Tuska na wtorek na godzinę 8:30 do Sejmu Rzeczypospolitej. We wtorek jest posiedzenie rządu o godzinie 11:00, a więc będzie czas, żeby merytorycznie, twardo porozmawiać na temat przyszłości systemu emerytalnego. W gronie naszych posłów Prawa i Sprawiedliwości, specjalistów w tej dziedzinie. Szanowni państwo, zaproszenie zostało już wysłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiemy, że na pewno pan premier będzie w Warszawie we wtorek, bo jest Rada Ministrów. 8:30 to godzina wczesna, ale też nie za wczesna. Mówimy o pracy. Polacy chodzą do pracy bardzo wcześnie. My także mamy obowiązek, żeby pracować jak najwcześniej. W związku z tym 8:30 jest odpowiednia. Czekamy na pana premiera o 8:30 lub na jakąś odpowiedź z jego strony. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Justyna Dobrosz, Oracz Wiadomości. Ja bym panu chciała zapytać, ja rozumiem, że to spotkanie to już takie jest pro forma, bo rozumiem, że PiS ma jasne i klarowne stanowisko, że będzie głosowało przeciwko tej ustawie. I w sprawie referendum jeszcze rozumiem, że pełnym obiema rękoma się podpisujecie pod wnioskiem Solidarności. Jeżeli premier wciąż podtrzymuje swoją zasadę, że najpierw podejmuje decyzję, a potem je konsultuje, to rzeczywiście takie spotkanie będzie pro forma. Jeżeli premier Tusk podchodzi do tej sprawy tak, jak podchodził do sprawy umowy ACTA, no to będzie to spotkanie pro forma, ale nie z naszej winy, tylko z winy premiera Donalda Tuska. A jeżeli chce wysłuchać argumentów merytorycznych, rzeczowych, twardych, no to wtedy zapraszamy. Tylko z tym, że
jak dotychczas premier spotykał się albo w gronie stronników obecnych, albo w gronie stronników przyszłych. Ale pytam o to, czy PiS jest za status quo, czy jesteście otwarci na przykład na wolniejsze wydłużanie wieku emerytalnego, albo bylibyście skłonni podnieść o 2 lata wiek emerytalny. Czy to jest jakieś pole manewru, czy absolutnie nie ruszamy wieku emerytalnego? Jest złudnym twierdzenie, że poprzez mechaniczne podwyższenie wieku emerytalnego doprowadzimy do tego, że na przykład będzie więcej miejsc pracy w Polsce. Nie. To jest droga prowadząca do wzrostu bezrobocia. Kolejne zadanie, które stoi przed rządem, to jest właśnie kreowanie miejsc pracy. Bo cóż z tego, że będą ludzie w Polsce pracowali dłużej, jeżeli młodzi są wypychani na emigrację, a osoby po przekroczeniu 50 roku życia nie są w stanie w Polsce znaleźć pracy. To jest fakt. Program rządowy 50+ po prostu nie działa. W związku z tym twierdzenie, że poprzez wydłużenie wieku emerytalnego rozwiązane zostaną problemy społeczne, przed którymi stoimy, jest nieprawdziwe. Jest nieprawdziwe. Przedstawimy fakty panu premierowi, przedstawimy naszą propozycję. Propozycję, jeszcze raz to podkreślę, elastycznego podejścia do tej sprawy. A więc jeżeli ktoś czuje się na siłach, żeby dłużej pracować, powinien mieć taką możliwość. Na przykład profesorowie uniwersyteccy z całą pewnością dłużej mogą pracować. No ale przecież jest mnóstwo zawodów, wykonywanie których jest uzależnione od stanu zdrowia. Po prostu ludzie nie są w stanie wykonywać tych zawodów, a więc zmuszanie ich do pracy do 60 roku, do 67 roku życia, no jest czymś wręcz nieludzkim. Chyba że chodzi o co premierowi? Chyba że chodzi o to, żeby zmniejszyć wysokość emerytur, żeby spowodować, że ci ludzie nie będą mieli emerytur, tylko będą skazani na zasiłki. No jeżeli o to chodzi premierowi, to my się temu sprzeciwiamy bardzo wyraźnie i stanowczo. Jesteśmy także za referendum w tej sprawie. Uważamy, że tak poważne sprawy powinny być podejmowane poprzez referendum, a więc poprzez przedstawienie zdania przez opinię publiczną. Co więcej, to jest szantaż ze strony pana premiera Donalda Tuska, albo podwyższenie wieku emerytalnego, albo podwyższenie danin publicznych, składek, podatków, nie ma innego wyjścia, mówi nam premier. Podchwycił to za panem premierem jeden z tytułów gazet codziennych i mamy też taką jedynkę z wczoraj. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie ma pieniędzy w kasie, bo przez 5 lat ten rząd po prostu przejadł wszystkie pieniądze, przejadł oszczędności i dziś te koszty swojego 5-letniego rządu chce przenieść na obywateli. No tutaj trzeba powiedzieć, co jest skutkiem, co przyczyną. No, skutkiem jest zły rząd. 5 lat bajek o Zielonej Wyspie, okazuje się, że Zielona Wyspa jest po prostu miejscem, na którym kwitnie trawa, jest łąka, no bo jak nie ma pieniędzy i trzeba przenosić te koszty na obywateli, to jest kłopot. My na taki szantaż nie chcemy pójść i chcemy też przedstawić swoje argumenty. Jeszcze jedno, bardzo wyraźnie chciałem podkreślić, że to, co ukazało się w gazetach na temat systemu kanadyjskiego, to nie jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest nasz projekt. To nie jest nasz projekt. Nie wiemy. To nie jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo prosimy o następne pytanie. Nasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Panowie, panie przewodniczący, pan powiedział, że wydłużenie czasu pracy do tych 67 lat służy obniżeniu emerytur. A tymczasem 2 dni temu premier podczas konferencji takiej prezentacji pokazał, że te emerytury będą wyższe. Proszę państwa, cały pomysł rozpoczęty w latach 90., w drugiej połowie lat 90. polegał na obniżeniu emerytur. Wystarczy tylko przypomnieć, że system kapitałowy powoduje, że stopa zastąpienia, czyli relacja pomiędzy ostatnią wypłatą a pierwszą emeryturą z 60% w starym systemie zostaje zmniejszona do 30%, jeżeli ta osoba będzie pracowała do 65 roku życia. Widać bardzo wyraźnie, że chodziło o zmniejszenie wysokości emerytur. A to, co proponuje się nam teraz, to kolejne
zmniejszenie wysokości emerytur. No, jeżeli byśmy szli tym tokiem myślenia, które proponuje pan premier Tusk, no to rzeczywiście to pracujmy do 100 lat. To może niech premier Tusk wydłuży wiek pracy do 100 lat, to wtedy emerytury będą wyższe. Tylko pytanie, ile osób dożyje do tych 100 lat. Twierdzenie, że długość życia w Polsce jest podobna do długości życia na zachodzie Europy jest nieprawdą. Jest po prostu nieprawdą. System opieki zdrowotnej w Polsce jest w kompletnym rozgardiaszu. Dziś przecież, żeby dostać się do lekarza specjalisty, trzeba czekać miesiącami. Oczywiście można się dostać od razu, ale ta wizyta kosztuje 150 zł. Ludzi po prostu na to nie stać. A więc twierdzenie takie no jest obłudnym. Jest po prostu wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Bardzo dziękuję. Proszę następne. Karolina Heterek-Prosiecka, TVN CNBC. Panowie, mówicie, że wydłużenie wieku emerytalnego spowoduje zwiększenie bezrobocia. Chciałabym zapytać, jakie są państwa konkretne pomysły na aktywizację rynku pracy? W jaki sposób utrzymać Polaków na rynku pracy? Czy będziecie państwo przygotowywać jakiś swój projekt? Czy będziecie premierowi prezentować swój pomysł, skoro tak państwu zależy na dobru Polaków, bo wydłużenie wieku emerytalnego wydaje się nieuchronne? Dziękuję. To nie jest tak, że wydaje się nieuchronne. Nie, to jest nieprawdziwa teza. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę na to, że w budżecie państwa po raz kolejny na aktywne formy wspierania bezrobocia zmniejszono pieniądze o połowę po raz kolejny. A więc czy rząd chce aktywizować bezrobotnych? Nie. Załata dziurę budżetową tymi pieniędzmi do czasu. A Fundusz Rezerwy Demograficznej? Przecież rząd czerpie z tego funduszu kolejne pieniądze. Zadaniem rządu jest stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. To jest proces dużo szerszy. Dowodzą tego liczne przykłady z naszego kraju, że wbrew temu, co twierdzą liberałowie, kapitał ma narodowość, a więc to kapitał polski powinien inwestować w miejsca pracy w Polsce. Dowód chociażby produkcja Fiata Pandy przeniesiona z Polski pod Neapol. Dlaczego? Dlatego, żeby to Włosi mieli miejsca pracy, a nie Polacy. Dlatego po pierwsze zahamowanie wyprzedaży majątku państwowego, po drugie tworzenie warunków do tego, żeby inwestycje kreujące miejsca pracy powstawały w Polsce, no i po trzecie nieoszczędzanie w budżecie na aktywnych formach wspierania bezrobocia. Ja bym chciał jeszcze dodać, że my zgłosiliśmy bardzo poważną propozycję nowego systemu podatkowego w bardzo poważnym miejscu, na forum ekonomicznym w Krynicy. I mimo, że wielu fachowców uznało tę propozycję za poważną, pan minister Rostowski zachował się po swojemu, czyli wyśmiał nie czytając. Więc chciałbym tylko przypomnieć, że mimo najszczerszych starań opozycji, ten rząd ma większość i traktuje nas jako zło konieczne, nie przyjmując naszych propozycji. Więc chciałbym, żeby przywrócić wagę, tak jak to działa w systemach demokratycznych na świecie. To rząd rządzi. Opozycja, a też szczególnie w Polsce, zgłaszając swoje projekty, może tylko apelować. Niestety do sumienia tego rządu apelować ciężko, bo ciężko apeluje się do czegoś, czego nie ma. Tylko dopytam, jeśli chodzi o tę aktywizację 50+, czyli utrzymywanie na rynku pracy, skąd? Jaki jest państwa pomysł? Skąd na to wziąć środki? A jak to się dzieje dotychczas? Czy ten program działa? Czy te zachęty są funkcjonalne? Czy rzeczywiście przedsiębiorcy zatrudniają osoby, które przekroczyły 50? Nie, ale pytam, jakie są państwa pomysły? Ale przecież pomysły są uniwersalne. Trzeba stwarzać ulgi dla pracodawców takie, żeby pracodawcy zatrudniali osoby, które przekroczyły 50 rok życia. Tak się dzieje na świecie. Tak się dzieje na świecie. W Polsce ten program, który został sformułowany, nie działa. Po prostu nie działa. A mechaniczne wydłużanie wieku, po przekroczeniu którego ludzie przechodziliby na emeryturę, to jest droga prowadząca do zwiększenia bezrobocia. A plus konkretne, to łatwo też policzyć, likwidacja gabinetów politycznych to 3 miliardy od początku rządów Donalda Tuska, podatek bankowy kilka miliardów, teraz trwa pierwsze czytanie na tym posiedzeniu. Nasz nowy system podatkowy według wyliczeń ekspertów to kilkanaście miliardów złotych do budżetu. Wybór między OFE-em a ZUS co najmniej 8-9 miliardów. Kamila Biedrzyskowska, TVP Info. Panowie, jeszcze tylko chciałam dopytać, bo nie odpowiedzieliście na pytanie mojej koleżanki o to, czy podpisujecie się pod wnioskiem i moralnie i długopisem Solidarności, jeżeli chodzi o wniosek o referendum. Ja powiedziałem o tym, że tak, oczywiście tak, popieramy ten wniosek. Mówiłem o tym, że popieramy ten wniosek. Uważamy, że tego rodzaju decyzje, które będą miały olbrzymi wpływ na jakość naszego życia,
na jakość naszego życia powinny być podejmowane przez obywateli. Dobrze. I jeszcze chciałam usystematyzować sprawę zaproszenia dla premiera Donalda Tuska na wtorek. Powiedział pan, że będą obecni eksperci na tym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości. Jacy i czy na temat przyszłości polskich emerytów będzie chciał z premierem podczas tego spotkania rozmawiać także prezes Jarosław Kaczyński? Będzie to zespół naszych parlamentarzystów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Tak powiedziałem i tak będzie. To są parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński ekspertem nie jest. Nie, to jest spotkanie klubu, zaprasza przewodniczący klubu i oczywiście można szukać dziury w całym. Nie, dlaczego na przykład James Dean nie weźmie udziału w spotkaniu. O czymś, co ale, twierdzicie panowie, że jest dobrze, jednym z najważniejszych problemów. Ale jednak dobrze by było, żeby nie odwracać, tak jak często się to dzieje przy akta. Było pytanie, czy prezes Jarosław Kaczyński przeczytał akta, nie dlaczego rząd podjął takie złe obowiązki na siebie i złe decyzje. Więc teraz pewnie będzie pytanie, czy przyjdzie Jarosław Kaczyński, ale zostawmy jednak... Ale są one chyba celowe, panie pośle. Ale zostawmy odwracanie uwagi od problemu, naprawdę. To dziś nie przyjdzie. Dziś zaproszenie jest od klubu, szef klubu je wystosował, będą przedstawiciele klubu. Naprawdę, proszę, to jest jasna odpowiedź. O chwilę ale członkiem klubu jest także Jarosław Kaczyński, dlatego pytamy, czy będzie. Najistotniejsze jest to, kto będzie. Powiedziałem dwukrotnie, jeszcze raz to powtórzę, będą to parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, dlatego że zajmują się tą dziedziną. Zapraszamy pana premiera Donalda Tuska. Jeżeli pan premier chce rozmawiać poważnie, a nie tworzyć pozory, bo wcześniejsze spotkania w naszej ocenie były pozorami rozmowy, no zapraszamy serdecznie, 8:30 w Sejmie. Męska rozmowa. Bardzo dziękujemy. Nie, jeszcze Małgorzata Telmińska, TVN24, to o męsko-damską rozmowę zapytam. Przepraszam, wracając do tego, co się wydarzyło wczoraj, czyli do spotkania z minister Janną Muchą, czy czujecie się panowie przekonani, bo minister mówiła i też o słowa zapytam tym razem mężczyznę, ministra sportu Sławomira Nowaka, który przeprasza za swoje słowa o tym, że drogi nie grają na euro i jednocześnie bije się w piersi, mówi, no i nie będzie prawdopodobnie A2 na to euro. To pierwsza część, pani minister Mucha. Cieszymy się, że pod naszym naciskiem, naciskiem opozycji i mediów, pani minister wstrzymała premię dla pana prezesa Kaplera. Mam nadzieję, że wywiąże się z tego, co zapowiedziała, że rzeczywiście pan prezes Kapler nie otrzyma ani złotówki z budżetu państwa za Stadion Narodowy. Choć ja już pamiętam, jak pan Drzewiecki obiecywał, że jego nominaci w spółkach w PLC 2012, w NCS-ie nie otrzymają premii, a jednak potem te premie gdzieś w kontraktach się aneksowały i były coraz wyższe zamiast coraz niższe. Więc będziemy trzymać panią minister za słowo. Cieszymy się, że pod naszym naciskiem podjęła tą decyzję. To jest to sukces opozycji i mediów. Druga rzecz, czyli dotycząca dróg. Pan minister Nowak powinien przeprosić nie za swoje słowa, tylko za to, że przyjął tą posadę. No miał być przejezdne autostrady, a nie będzie A4, A1, A2. Przejezdnej. No to w związku z czym co będzie? Ja wiem, że drogi nie grają, powiedział to minister Nowak, dziś za to przeprosił. Stadiony też nie grają, dworce nie grają, lotniska nie grają, hotele nie grają. No ale to miał być projekt cywilizacyjny, a nie piłkarski. A teraz mamy piłkarski, 4 stadiony, drużyny, pograją, pojadą i co Polsce zostanie? Rozkopane drogi. Przypominam, że najpierw mówiono, że wszystkie miasta, organizatorzy Mistrzostw Europy w piłce nożnej będą połączone siecią dróg, autostrad, linii kolejowych. To była oficjalna propaganda sprzed 4 lat. Potem okazało się, że będą produkty autostradopodobne. Teraz okazuje się, że i tego nie będzie, a więc cytując klasyka, to nie będzie niczego. Tak, estetyzowane niczego. Dworce będą, estetyzowane. To jest kompromitacja rządu. Niewątpliwie mamy do czynienia z rządem wyłącznie wizerunkowym. Ci państwo tylko ładnie wyglądają, a przecież nam nie chodzi o to, żeby ładnie się uśmiechali, ładnie wyglądali, tylko chodzi o to, żeby realizowali projekty modernizujące Polskę. Tego nie robią. Tego nie robią. Cały rząd nie zasługuje na jakąś ocenę inną niż niedostateczna. To po prostu jest rząd kompromitacji. Czegokolwiek się nie dotkną, okazuje się, że zamieniają to w gruzy. Opieka zdrowotna, system emerytalny, podatki, internet. Infrastruktura, internet. No wszystko się sypie. To świadczy o tym, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są nieporozumieniem na tych stanowiskach. Dziękujemy bardzo tym pesymistycznym akcentem. Do widzenia. Miłego dnia.